20. Brygady Zmechanizowanej. Te ćwiczenia służą potwierdzeniu umiejętności żołnierzy w pokonaniu przeszkody wodnej, zarówno na zbiornikach stałych, jak i na płynących. I to też nie wszystko, bo wiadomo, że inaczej będziemy szkolili się na Narwi, jak tutaj, gdzie rzeka jest wąska, ale nurt jest bardzo szybki. Inaczej szkolimy się na Wiśle i Odrze, gdzie rzeka jest natomiast bardzo szeroka, natomiast bardzo wolna i nie sprawia tylu problemów kierowcom jak rzeka Narwi. Jak najwięcej powinniśmy zejść z poligonów i zacząć ćwiczyć w terenie tak zwanym przygodnym, jak my to mówimy. Z tego względu, że poligony żołnierze znają jak własną kieszeń. Jest ich tylko kilka w Polsce, więc są zjeżdżone przez nas i ostrzelane z północy na południe i ze wschodu na zachód. Więc jak najbardziej powinniśmy wychodzić z ćwiczeniami w tereny przygodne, w takie tereny, których żołnierze nie znają i tereny, które mogą ich jeszcze zaskoczyć. Podpułkownik Ratajczyk, dowódca 1. Batalionu Zmechanizowanego 20. Brygady Zmechanizowanej. W ramach ćwiczenia na kontakt przygotowaliśmy do realizacji. No i w dniu dzisiejszym ćwiczyliśmy pokonanie przeszkody wodnej, natarcie z pokonaniem przeszkody wodnej Batalionu Zmechanizowanego ze wsparciem współdziałań pododdziałów inżynierów sektorskich, jak i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej, które nam zabezpieczyły przyczółki już wcześniej. Mieliśmy do tego wsparcie lotnictwa wojsk lądowych, więc mieliśmy wszystkie siły i środki do tego, żeby prawidłowo wykonać bezpiecznie przeprawę i przejść do natarcia, bo przeszliśmy do walki dalej i ją będziemy realizowali już na drugim dniu.